None of this makes any sense. That can't be how it happened. A jednak glitche przybyły i są prawdziwe do bólu. Mafia 3. Kiedy uruchamiasz grę wideo, liczysz na niesamowitą grafikę, wciągającą fabułę, charyzmatyczne postacie oraz dobrą rozgrywkę. A kiedy ja uruchamiam grę, to liczę na glitche. Czego nauczył mnie Wietnam? Zabijać. Zabijać seriami. Serio. Czekajcie sekundę, ja sprawdzę, czy ja przypadkiem nie włączyłem nowego Assassin's Creed. Nie, to Mafia 3. Okres grillowy co prawda się skończył. No ale skoro nadarzyła się okazja, czemu nie? Pamiętajcie o rozpałce. Podano do stołu. Wietnam. Beton o ścieżnicę zabijać trzeba. O kurczę, jaki duży kawałek soli. Węgiel? Sól. Węgiel? Sól. Popieprzona ta gra. Ale przejdźmy do poważnego problemu. Przemierzyłem setki kilometrów torów. Włamałem się do dziesiątek budek drużnika. Znalazłem zajezdnię kolejową. Wiecie, o czym zapomniano w Mafii 3? O działających pociągach. Możesz tylko stanąć na nasypie i zadumać się nad tym, kto zmarnował pieniądze z Unii Europejskiej na te wszystkie tory. Na pewno to jakiś przekręt był w ogóle na 100%. Kto tak wali w te bębny? Nogi same mi chodzą. A, to ty. Tylko gdzie są twoje bębny? To miało być badum cy, ale cy też ukradli. Jedziesz sobie spokojnie, niebieskie niebo, życie jest wspaniałe, aż tu nagle... Apokalipsa, niebo, piekło stępuje na ziemię, co się dzieje? To najbardziej stresujące efekty pogodowe, jakie widziałem w tego typu grach. Dobra mafia działa jak w zegarku. Raz, dwa i trzy. No dobra, każdemu zdarza się gorszy dzień. Przynajmniej handlarz bronią jest kompetentny. Zresztą zobaczcie sami. Co on robi? To jest, z kim ja pracuję. Już wiem, jak się John Rambo czuł po powrocie do domu. Też bym zaczął strzelać. Raport ze stanu sytuacji. Tak. Więc... z jakieś 4 lata kręcę już ten program i... wciąż nie wiem, co powiedzieć w takich sytuacjach. O mój Boże, patrzcie, on walczy o życie! Walcz! Walcz! Niestety przegrał. Handel bronią. Nie handluj z tym. Tiki nerwowe samochodów. Zaczyna się niewinnie. Ale tego problemu nie można lekceważyć. Zgłoś się już teraz do mechanika psychiatry. Ej, zaraz, czekajcie, ten samochód wygląda, jakby chciał coś powiedzieć. Bardzo, bardzo chciałby coś powiedzieć. O mój Boże, będę w licze na glicze? Pozdrawiam mamę! Gliny dowiedziały się, że męczę Mafię 3, muszę znaleźć perfekcyjną kryjówkę. O, może tutaj. Tu jestem niewidoczny. Jak duch. Jak duch. Ale wiecie, to tam w Wietnamie się nauczyliśmy maskowania perfekcyjnego. Spokojna głowa. Oj, prawie mnie walnął. No uważaj, chłopie, ja się tu chowam przed policją. Wietnam. Krzaki. Czy muszę dodawać coś jeszcze? Tu dyspozytornia, odwołujemy wszystkie patrole, bo no kurczę, znowu nie znaleźliśmy tego gościa. Pewnie w krzakach się schował albo za ławką, a wiecie, że to tam nie za bardzo nam idzie szukanie. Także odwołuję wszystkie jednostki, możecie wracać na piechotę do bazy, zostawcie radiowozy, ustawcie się pod ścianą jak dziwnie wyglądająca sekta, tak jak zawsze. To w sumie tyle.
bez odbioru. Szczerze powiem, że trochę mnie przeraża ta policja. Ich obyczaje są dziwne. Psychoza. Po tym, co widzieliście, to was nie powinno dziwić. Yeah, piękna lekcja języka angielskiego. Kurczę, w panice nawet butelki pozostawiali w powietrzu. No mówię wam, po prostu psychoza. No cóż, prawa strona na razie niestety bez punktów. Sprawdźmy, jak radzą sobie państwo po lewej. Niestety nie możemy przyznać punktu. Do zobaczenia w następnym odcinku naszego reality show Omiń Cysternę. Postanowiłem uratować miasto od tej zgnilizny. Nie, 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 te ruchy są zbyt śmiałe, nie wolno tak. Panią przesuniemy pod drzwi, a pana wstawimy za lodówkę, tam pan ochłonie. Od razu lepiej. A co to za obściskiwanie? Proszę się odsunąć. Wow, ale napastliwy koleś. Dość tego, kurczę, to musi być porządne miasto, a nie jakieś haciu-paciu. No, widzę, że pojęli lekcję. O, a pan sobie znalazł nawet kolegę nowego. Brawo, brawo. Oj, 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 wyższy poziom mojej resocjalizacji. Musimy uratować kobietę pochłoniętą przez porno biznes. Dzięki temu, że ukończyłem jeden semestr psychologii na studiach, wiem, że jest straumatyzowana. Musimy zabrać ją do zwykłych ludzi, żeby poczuła, jak to jest żyć w społeczeństwie na nowo. Dalej, dalej, śmiało, śmiało. Świat jest piękny. Pełen przygód. Możliwości. Pierwsze kroki poczynione, ale czy społeczeństwo zaakceptuje kobietę po przejściach? Przyjrzyjmy się sytuacji dyskretnie, jak prawdziwy psycholog. Nie podglądacz, nie podglądacz. Cóż mogę powiedzieć? Wielki sukces mojego programu resocjalizacji. Możemy sobie pogratulować. Szkoda tylko, że nie ze wszystkimi pacjentkami poszło mi tak dobrze. Ta nawet nie chciała walczyć. A wejście mi tam te wszystkie błędy to nic. Przynajmniej model jazdy jest perfekcyjny. Zaraz, zaraz, coś mi tu nie gra. No tak, system jazdy miałem ustawiony nie na symulację, no. To jest jasne. Ja jestem głupi też. Symulator. Symulator gliczy. Dzień dobry, badamy opinie na temat gliczy w Mafii 3, jak państwu się podobało? Mhm, ciekawa uwaga. Rozumiem, rozumiem. No nic, to ja dziękuję. Dobranoc. Już uspokoiłeś się? No to lecimy.